Oto nasza ofiara! Mam ją! Puść mnie! Od razu! Pan wyłupia stegały! Miss Delight jest wyłączona! Nie! Puść mnie! Ha, ha! Co z ciebie za porażka? Mój rysunek! Ha! Przegrana do kwadratu! Co to było? Zobacz na to! Bicie się z powodu małego obrazka! Oto prawdziwa sztuka! A! Nikt cię nie słyszy! Mam inne zdanie! To Miss Delight! W nogi! Głowa do góry! Jej buzdygan! Zniszczyli mój obrazek! Nie ma mowy! Możemy to naprawić! Kochanie, co ty wygadujesz? Zbudujemy dom Miss Delight! Jejku, to moje marzenie! Wow, nie mogę się doczekać, żeby zacząć! Zostało ci przydzielone specjalne zadanie! Uwielbiam malować! Cudownie, dzieciak jest zajęty! Zaczynajmy! Po pierwsze nakreślam dom, który ma być zrobiony. Ponieważ to moja głowa, łatwo to zrobić. A teraz oczy. Usta. Muszę wyciąć całą tę słodycz. Zajmijmy się sztukami walki. Inspirowane Kung Fu Pandą. Ups. Zapomniałam o tym. Dzięki za tę walkę, kartonie. Hej, mała. Wow. Sylwetka jest gotowa. O, przyda się tkanina. Pasuje do mojej karnacji. Musi być dobrze przymocowana. Bardzo dobrze rozciągamy materiał, by nie było żadnych zagniecień. Mam dość. Jak to wygląda? Jeśli o mnie chodzi, to potrzebuję włosów. Dobry pomysł. Z czego je zrobić? Gumy piankowej. Co? A tak, to wspaniały pomysł. Robię elegancką fryzurę z pianki. To świetny odcień dla moich włosów. Pokryję warstwę pianki tkaniną. Tada! Moje włosy są kompletne. O, to dopiero wymiata. Zakończyłyśmy zadanie. Ta głowa potrzebuje zębów. Spoko, dam sobie radę sama. Rysowanie prostych, śnieżno-białych zębów. Wytnę prostą szczękę. Oto nasze szczęki. Co powiesz, czy zęby nie są urocze? Coś przegapiłam. Ha, spójrz na zęby. Jest naprawdę źle. Poradzę sobie z nimi w mgnieniu oka. O nie, nasze zęby. Kim jesteś? A-a, pójdę gdzie indziej. Już idę. Ludzie, proszę naciśnijcie kciuki w górę, by mnie uratować. Jestem zdesperowana. Jest blisko. Widzę, że ci się nie udało. Słodkich snów. Aha, ktoś idzie. Oto ona. Moje dziecko mocno śpi. Świetnie. Co to jest? Mój buzdygan? Co tu się stało? Moje zęby. Uderzyli je. Ha. Pytanie brzmi, kto to zrobił. Napiszcie w komentarzach, kto wybił zęby. O, ten buzdygan wiele przeszedł. I chyba wiem, jak go naprawić. Potrzebuję kredek. I kleju. Przykleję brakujące kredki do łysej strony buzdyganu. Proszę bardzo. To było łatwe. Wow, świetny pomysł. Tada, ja to zrobiłam. Biedne zęby. Potrzebna jest pomoc dentystyczna. Weźmy wiertarkę. Daj mi chwilkę. Najpierw zastrzyk znieczulający. Damy trochę czasu na stwardnienie. To wszystko. Jesteśmy gotowi do leczenia zębów. O tak, gotowe. Miło jest wrócić do własnych ubrań. Piękny uśmiech. Co jest pod moimi stopami? Tak, zapomniałam czegoś. Światła dla promiennego uśmiechu. Ho, dlaczego to nie działa? Klaskanie.
zdanie powinno zadziałać. Ha? Głośniej? Zgadza się, mam przycisk. Udało się. Wszystko jest błyszczące. Co sądzisz o moich zębach? Wspaniałe. To jest kompletne. W przeciwieństwie do mocowania buzdeganu. Ha, przydałaby się jama ustna. Co to? Chyba już rozumiem. Ta ciemna materia jest idealna. Oczko bez podglądania. Oto język. Tak, jest dość spory. Gotowe. Podobają mi się te usta. Usta są gotowe. Teraz potrzebujemy kołnierza. Zadanie jest całkiem proste. Okej, prace renowacyjne trwają. O, zamierzam zniszczyć tę głowę. Trochę dynamitu. Smacznego. O-o. Moja twarz. Gdzie jest? O, moja głowa. Co się dzieje? Nie. Nie moja głowa. To mój słaby punkt. Dość. Włączę miłą piosenkę. Hej! Próbowałeś wysadzić moją głowę. Wynosi się, ty brudny kocie. O nie! Jestem ranny. Co za konfrontacja. O, co to jest? To są balony. To będą wspaniałe oczy. Muszę tylko je napompować. Nie działa. Skarbie, przydałaby mi się pomoc. A, balon. O-o, chyba przedobrzyłaś. Dziecko, nic ci nie jest? Chyba koniec z balonami. Mamy pompkę. Tak. Wow, jest idealnie. Teraz musimy pomalować oczy na biało. Mamy malować balon, a nie siebie. No to jedziemy. Dodaję czarną źrenicę. Super. Jedno oko jest gotowe. Tak samo drugie. Jak się z tym czujesz? Prawie skończyłam swój portret. O właśnie, rzęsy. Czego potrzebuję? Może płatków śniadaniowych? Odpada. Zobaczmy. Co? A co z batonikiem? Zdecydowanie nie. Hej. Mam to, czego potrzebujesz. To przędza. Wow, pasuje jak ulał. Chodźmy do kasy. Wow, szybko. No dobrze. Gratulacje. Jesteś naszym 1000. klientem. Ha, i na co mi to wszystko? Wow, oto twój prezent. Zapraszam ponownie. Wow, dziękuję. Sprawdźmy, jaki dostałam prezent. Co? Klej na gorąco i opaski zaciskowe? Niezły widok. Po namyśle przydadzą się. Opaski wyglądają jak rzęsy. Bezbłędnie. Teraz muszę tylko przykleić rzęsy do oczu i będziemy w domu. Świetnie. W ten sposób zrobiliśmy ładne rzęsy. Rozplątywanie włóczki to w zasadzie spacer po parku. No dobra. To jest trudniejsze niż myślałam. Czy jest jakaś instrukcja? Włóczko, dokąd idziesz? O tak. To koniec zabawy. Teraz muszę wyciąć idealny kształt brwi. Owiń włóczkę wokół każdego łączenia. Wspaniale. Przymocuj miękką brew tuż nad okiem. O, dodatkowy włos. To woła o korektę brwi. Przytnij nadmiar. Gotowe. Mała, jak wygląda? Nieźle. Oczy są zrobione. O, czy w pudełku jest coś jeszcze? Czerwony materiał. Wiem, jak go użyć. Powinnam narysować dwa równe okręgi. A teraz to wycinamy. Gotowe. Zszywaczu, chodź do mamy. Następnie nadam głowie uroczy rumieniec.
Kto zrobił coś niesamowitego? To ja! Rekonstrukcja buzdyganu jest prawie ukończona. O, więcej czerwonego materiału. Wspaniale! Jest długi. Wypełnię go gumą piankową. Zwiążę kokardę. Wyszło świetnie. Muszę tylko to zamocować. Nie sięgam. A, magia! O tak! Świetnie! Jak się z tym czujesz? Czy to nie jest urocze? Jest! I zakończyłyśmy zadanie. O, poszło nam świetnie. Cicho! Zaraz zacznie się najbardziej szalona rzecz. Haha! O tak! Przygotuj się na chaos i zniszczenie! O, skończyły się naboje. To koniec. Co teraz zrobimy? Ha? No to plan B. Papier! O, niszczenie rzeczy jest męczące. Wielkie nieba! Co? To koszmar! Trzeba to posprzątać w trybie natychmiastowym. O, zetrę kurz. O, jest nieskazitelne. Tak! Dodanie rąk byłoby ostatnią rzeczą do zrobienia. Co zostało? Nie! Nie. A dlaczego to zdjęcie jest tutaj? Uwielbiam tę czapkę. Nadszedł czas na zmianę stylu. Panno Delight, co sądzisz o moim nowym ciuszku? Wyglądasz jak milion dolców. Mam pomysł. Kołnierz z tkaniny. Nie, to nie jest w porządku. Taki materiał to za mało. Pójdę kupić wszystko, czego potrzebujemy. Co to za rysunek? To szkic głowy pomni. A tak, nie założyłam okularów. Tak jest dużo lepiej. Dodam ręce tutaj. Hej! To kiedyś było twoje, a teraz jest moje. I jest tędekne. Hej, mój szkic! Oddawaj! To moje! Nadchodzi! Chcesz go odzyskać? To nie zadziała. Oddaj to w tej chwili. To? Nie! Pożałujesz tego. Nie niszcz mojej pracy. Co zrobiłeś? Frajer z głupią czapką. Znęcanie się nad dziećmi jest niedopuszczalne. A masz! I ty też. Jest śmiertelnie przerażony. Papa! A co z moim szkicem? Jest zniszczony. Nie martw się. Wszystko naprawię. Wow, to jest super. Nie mogę uwierzyć, że moje marzenie wkrótce się spełni. Zaczynamy? Tak. Pierwsza część to nanieść szkic na karton. Dobrze. Wytnij. To nie jest dla dzieci. Dlaczego nie? Możesz bawić się nową lalką. Wow! Do roboty! Musimy tylko pozbyć się nadmiaru. Tada! Kontur jest wycięty. Już! Twoja czapka wymaga regulacji. Mogłaby być lepsza. Zróbmy ją. Daj mi pędzel. Leci. I klej. Proszę. Nie, nie. W porządku. Oto twój klej. Dziękuję. Nakładam klej na krawędzie kartonu i przyklejam grubą warstwę gumy piankowej. Owijam czerwonym materiałem. Przymocuję za pomocą zszywacza. Niezły początek. Następnie dodam pozostałe kawałki.
mamy uroczą czapkę. Znalazłam neonowe światło. Oddaj to. Mnie też się podoba. Naprawdę tego potrzebuję. Okej, możesz to dostać. Zamknę pasek w miejscu łączenia elementów. Włącz. Wspaniale. Tak, druga część planu została ukończona. Ciężko pracowałyśmy. Możemy zrobić sobie przerwę. Bajka na dobranoc? O tak, przydałoby się trochę snu. Usiądź wygodnie i posłuchaj. Dawno, dawno temu żyła sobie mała pomni. Niespodzianka! Ojej, Kane! Gdzie jest mój młotek? Szukasz tego? Nie martw się, jestem tutaj. Ha? Pożegnaj swoją lalkę. Skończy pod prasą do zabawek. Ludzie, ratujcie lalkę pomni. Naciśnijcie przycisk, lubię to. Potrzebujemy 5000 polubień, by Kane zniknął. Już, już! Proszę więcej polubień. A, udało się. Kane, koniec zabawy. Proszę, tylko nie kaufmo. Nie możesz mi uciec. To przezabawne. Tak, jesteśmy od niego wolni. Puszysty koc. Mam pomysł. Mam gotowe nożyczki. Przytnij nadmiar. Zszyj wzdłuż brzegu. Dodaj wypełnienie. Gotowe. Dodaj puszysty pompon. Trzecia część dobiegła końca. Skończyłam z obramowaniem czapki. Pomocy! Zaplątałam się! Uwolnię cię! Kręciu, kręciu! To było fajne! Totalnie! Użyję neonu tak, jak powinien być użyty. Kolejna część planu została pomyślnie zakończona. Ojej, moja zabawka! Przez co przeszła? Jest zniszczona. Nie płacz, ja to naprawię. Moja lalka! Ups! Zobacz, ptak! Ha? Co mam zrobić? O, wiem! Wytnę kartonowego króliczka. Dodam szczegóły. Podkleję. I dodam wypełnienie. Twoja nowa miękka zabawka jest gotowa. Dzięki, to jest słodkie. Jedźmy dalej. Prawie zapomniałam. Najwyższy czas przypudrować nosek. Mam pomysł. Tekturowej pomni też przydałby się makijaż. Nie działa. Czy powinnam użyć farby? Jesteś geniuszem. Weź puder. Dzięki. Jestem urocza. O, rolka nie wystarczy. Potrzebuję jeszcze jednej. Ta też jest zła. Czym mam malować? Czy puszka farby wystarczy? Chcę tylko porządny pędzel. Nareszcie. Skończyłam malować. Następnie dodam okrągłe oczy. Odrysuję markerem. Moja kolej. Gotowa? Tak. Jeden. I dwa. Dobra robota. Zaczekaj, mam niespodziankę. Balony. Możemy zrobić z nich oczy. Wygląda naprawdę zabawnie. Nie, tego już za wiele. Nie staraj się tak bardzo. Jest lepszy sposób. Użyjmy odkurzacza.
Włącz tryb wsteczny. Pierwszy balon jest gotowy. I drugi. Teraz pokolorujemy oczy. Narysuję źrenice i pokoloruję je markerami. Maluję resztę na biało. Skończyłam. Oczy są teraz, gdzie ich miejsce. Znalazłam żarówki. Świetny pomysł. Oczy są. Nie, jeszcze nie. Zapomniałyśmy o czymś. O czym? Bądź cierpliwa. Zaraz się przekonasz. Potrzebuję więcej neonów. Coś stoi na przeszkodzie. To Hein. Oto jestem. Tęskniłyście? Nie chciałyśmy cię widzieć. Ups, odkurzacz. Włączam go. Ha, dobrze ci tak, Hein. Zostań tutaj. Skończyłyśmy z nim. O-o, coś jest nie tak z odkurzaczem. O nie! Ukryj się natychmiast. Przebiorę się pod kocem. Niespodzianka! O! Nie ukryjesz się przede mną. Gdzie są wszyscy? Hein? Nikogo? Ups. Czy może tutaj? Nie, oszałamiające. Pozwoliłem im się wymsknąć. Trzeba szukać gdzie indziej. Nie waż się wracać, psycholu. Musimy się na nim odegrać. Masz rację. Zastawimy pułapkę. Umieść pudełko z piórami tuż nad... Cios poniżej pasa. Klocki Lego rozsypane pod drzwiami. Zakleimy też drzwi taśmą. Paskudny slime. W końcu dodam trochę światła. Tak. Kartonowej pomni brakuje rumieńców. Gdzieś to była puszka farby w sprayu. Pytanie brzmi, gdzie? Wielkie dzięki. Mamy rumieniec. Wciąż czegoś brakuje. Nie sądzisz? Trudno powiedzieć. Nie potrafię tego określić. Wiesz, o czym zapomnieliśmy? Napisz w komentarzu. Usta! Jasne! Dzięki za pomoc! Pasz jest skończona! Splątane włosy! Pomogę! Rozczesz je i załóż czapkę. Świetnie. A co z włosami dla drugiej pomni? Przejdźmy od razu do rzeczy. Masz szczęście, że masz profesjonalną stylistkę. Zamknij oczy, nie podglądaj. Dobrze. Materiał jest naprawdę dobry. Idealnie. Tada! Gotowe. Otwórz oczy. Zabawna fryzura. Rozumiem, o co chodzi. Naprawię to. Ufarbuj tutaj. Przytnij tutaj. Powtórz tu. Co powiesz? Jak się z tym czujesz? To jest okropne. Nie podoba ci się? A co tam? O, ale fart! Właśnie takiego koca potrzebuję. Wytnę. Proszę, przymocuję. I gotowe. Tada! Fryzura jest gotowa. Wspaniale! Fryzura? Jest! Zostaje
Daję nam dodanie rąk. To będzie łatwe. Rany. Ktoś wali w drzwi. Ja ich powstrzymam, a ty się schowaj. O nie. Oto jestem. Paskudne. Co to jest? A! Moje nogi. Co to za bałagan? Oko za oko. Zniszczę twoją tekturową głowę. Na dobre. Posmaruję czekoladą. Mam mnóstwo czekolady. O tak, dobra robota. Nie mogę się doczekać, aż to zobaczą. Moja głowa. Matko, to jego sprawka? Pomni, co my zrobimy? Ten Kane to niezły psychol. Na szczęście możemy to naprawić. Pozbierajmy śmieci. Każdy kawałek papieru. Myślę, że to wszystko. Udało się nam. Hej, hej, chodź ze mną. Co? Dosyć tego. Kane, zapłacisz za to, co zrobiłeś. Już idę. O-o, co za niespodzianka. Cyfrowy cyrk ma przerwę. Chipi, chipi, czapa, czapa, bum, bum, bum. Kane, o nie. Co ci się stało? Święty cyrku. What? Zostałem zabity przez... O, Kane! Zabójcą jest! Zabójcą jest kto? Nie! O, nie! Kane, spoczywaj w pokoju! Jestem wstrząśnięta! Puszczaj, musimy to zrobić! Słuchajcie, skoro Kane umarł, możemy wszyscy opuścić cyrk. Nikt nie odejdzie, dopóki nie znajdziemy mordercy. A może ty go zabiłaś? Co? Nie! No dobrze, idziemy. To ty go zabiłaś! Wszyscy mówią, że to ty! To byłaś ty! A nie, to nie byłam ja. What? Jestem Pomni, największy detektyw w niesamowitym cyrku. Widzisz? Zaraz dowiem się, co tu się stało. Ty! To nie ja. Albo ty? Nie. A może jednak ty? A! Zobol? Złamałeś jej serce. A może ty go zabiłeś, co? No dobrze. Oto główni podejrzani. Kto zamordował Kane'a? To nie ma sensu. No tak. Jak dwie krople wody. Hej ludzie, czy wiecie, kto zabił Kane'a? Napiszcie w komentarzu. To jest miejsce zbrodni. Szukam dowodów. Nóż? Nie. Aha, co to? O, to ogon. To byłeś ty. Ty? To ty, zabiłeś go. Nie, to jest mój ogon. Chwila. Oskarżony, siadaj. Ha? Czy muszę? Tak, nie ruszaj się. Przysięgnij, że będziesz mówił prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Powiedz nam wszystko. Dobrze. Ćwiczyłem z najcięższymi hantlami na świecie jedną ręką.
i uczyłem nowej piosenki na gitarze drugą. Nawet moje odbicie było pod wrażeniem. W każdym razie byłem totalnie niesamowity. Gdy nagle usłyszałem krzyk. Moje odbicie się przestraszyło. Ale ja nie. Dokładnie wiedziałem, co robić. Człowieku, wypluj wykałaczkę. Uratuj ragatę jak mistrzunio. Co za ciacho. Odwracam się do Kaufmo i mówię mu prosto w oczy. Teraz jesteś superbohaterem. Ragata rzuciła mi się w ramiona. A ja dałem jej kwiat. Jest naprawdę fajny. Nie, było zupełnie inaczej. Zupełnie na odwrót. Kłamiesz. Chwileczkę, oto co się stało. Jax tak bardzo bał się Kaufmo, że sprawy przebrały zły obrót. I dał nogę. Tak, właściwie to uciekłem. Najwidoczniej właśnie wtedy straciłem ogon. Nie w twarz! Niewinny. A propos tego, widziałem, jak Ragata ściga Kaina z nożem w ręku. O tak! Nóż jest narzędziem zbrodni. Tak, to właśnie ona. Gdzie ona jest? O, ludzie! To nie tak! Sorry, Zubul. To było niezręczne. To znowu ty? Nie uciekniesz. Jesteś gotowa na przesłuchanie. O nie. Co robiłaś w dniu, w którym zabito Kaina? Przestań mnie oślepiać, okej? Mogę to wyjaśnić. Proszę. Jak zostać syrenką checklista? Co? A tutaj. Lista pokarmów, na które jestem uczulona. A i co? Okej, wyobraź to sobie. Jack zjadł frytki. Umierałam z głodu. Pomni, jadła ci z burgera. Nie mogę tego jeść. A niech to. Wtedy Kain zaczął drażnić mnie nuggetsami. Ach, miało dobrze. Co kombinuje Ragata? Ale zjadł wszystko sam. Wzięłam nóż i pogoniłam za nim. Tak, widziałem. To była ona. Proszę bardzo, sprawa zamknięta. Teraz jestem najlepszym detektywem. Czy mam rację, Zubul? Przybij piątkę. Nie. Szkło powiększające? Nie, detektyw. Mów dalej. Więc biorę nóż i idę za Kainem. Co tam? Moją ulubioną pizzą jest margarita. Smakuje wyśmienicie. Cieszyłam się każdym kęsem. Żadnych morderstw. A. Nie kupuję tego. Dobra, oto dowód. Moje alergie. Całkiem przekonujące. Nie jest winna. Wspaniale. Skoro to nie Ragata, ani Jax. Kto jest zabójcą? Zubul! Hej, stara, po co ten pośpiech? Siadaj! Chcę wiedzieć wszystko. Dobra, wszystko wyjaśnię. No, i co tam jest? No, słuchamy. Wiem, kto zabił Kaina. To był... Co? Więc to ty! Nie, ty! To byłaś ty! Gdzie jest twój pompon? Jest w samym miejscu zbrodni.
Przypomnij, to nowa podejrzana. Chcę widzieć, co się stało. Już! Tak naprawdę nic się nie stało. Przejdę do sedna sprawy. Ej, detektywie, mam alibi. Byłyśmy razem. Serio? To nieprawda. Nie wtrącaj się w śledztwo. Powiedz mi, dlaczego zabiłaś Kane'a. Jeśli tego nie zrobisz, będę cię torturował. Dosyć. Przyznam się. Po prostu tańczyłam. Gdy zobaczyłam jego laskę. Wow! Potrafię wyczarować wyjście. Wow! O tak! Drzwi do wolności! Nikt nie patrzy? Odchodzę! Auć! Moja głowa! Auć! Ups! A dlaczego to jest slime, a nie kawa? Przepraszam. Więc to byłaś ty? Hej! Mam jeszcze trochę w kieszeni. Co? W kieszeni? Dalej je jest paskudne. Mój błąd. To jest ohydne. Wracając do przesłuchania. Powiedz nam wszystko, dziewczyno. Cóż, zaczęłam potrząsać laską. Nic nie działało. Najgorszy dzień w historii. Ups. Nienawidzę owadów. O ty! Jak mogłaś? Koniec naszej przyjaźni. Wiesz, jak bardzo się ich boję. Dobrze, sama przeprowadzę przesłuchanie. Głupia laska. O-o. Na pewno ją zniszczyłam. Nie jest dobrze. Jest naprawdę źle. Musimy to naprawić. Ale jak? Nie, to jeszcze nie to. Zdecydowanie nie. O, to jest super. Laska jak nowa. Proszę? Nikt się nie dowie. Co? Znowu? Obserwuję cię. Widzę to. Nie waż się upaść. Wstawaj. Jestem niewinna. Fakty. Jest niewinna. Więc co mamy teraz zrobić? Kane wciąż nie żyje. Był taki młody. Kane, dlaczego nas opuściłeś? O tak! Zobacz! Zaraz, czy jej głowa jakieś 5 minut temu nie była odkręcona? Nie, nie! Co ty robisz? To wszystko jest sztuczne! Zrobiłem wam naprawdę dobry dowcip! To było boskie! Zaczynając od ciebie, to nie był Kaufmo! To byłeś ty? Miałem tu gdzieś. I ty? Ja? To nie był sos do pizzy. Uwierzyłam ci, jak mogłeś. A co ze mną? Pamiętasz tamtą rękawiczkę? O tak. Jasne. A co z Zubul? Ha, to było łatwe. Zubul zorientowała się, że żyje i chciała powiedzieć wam prawdę. Więc odkręciłem jej głowę. I polałem keczupem. Kolejna zabawna przygoda w moim niesamowitym cyfrowym cyrku. To nie było śmieszne. Drzwi! Dokąd idziesz? O-o! O, na dobre, Circuccino. Święty cyrku! Ktoś wpadł w pustkę. No dobrze, czas wrócić.
Nie chcesz zadzierać z pustką. Uj, niedobrze mi. Ojej, w ogóle nie mam na to ochoty. Chcę wrócić do domu z mamą i tatą. Zapomnij. Teraz my jesteśmy twoją nową rodziną. Co? Nie, nie, nie! Tak jest znacznie lepiej. Ultra dźwięki. Moje biedne uszy. Zgadza się, nie mam żadnych. No dobrze, ciao. Wypuszczę cię tylko wtedy, gdy ten filmik zdobędzie 20 tysięcy polubień. Bibi! To jest niesamowite. Tak, nic nie słyszę. Tak! Ha, łatwowierni. Na pewno wiem, że nie osiągnę 20 tysięcy kciuków w górę. Zostaną tu na zawsze, by robić to, co im każę. To mój cyfrowy cyrk. Co? Polubię. Dobra, wielkie dzięki. Cóż, na razie. Ja idę pierwszy. A no tak, to nie moje drzwi. Ragata, to jest twoje. Idź, laleczko. Nie martw się, jesteś bezpieczna. Nie patrz. Pomogę ci. Idź, już. Ragata, kochanie. Mam dla ciebie małe wyzwanie. Musisz znaleźć wszystkie elementy zubol i złożyć je razem. Masz 60 sekund, żeby się przygotować. Co? Co? Papa! A niech to. Ten koleś przesadza. Gdzie jest jego ciało? Okej, ogarnij się. Dasz radę. Muszę działać szybko. To będzie noga. Rozumiem. Nie no, nie dam rady. Gdzie jest reszta? Ciało też tu jest. Nie mam jak do niego dotrzeć. O! Dodam trampolinę. Będę skakała wyżej. To zadziałało. Dobra, odłóżmy nogi z powrotem. Super. Kończy się czas. To jest za proste. Jaka jest szansa, że to jest pułapka? A, w porządku. O nie! Auć, moje oczy! Pora na zamocowanie ramion. Ekstra, ale czas ucieka. Bubble, stój! Daj mi to! Jestem zdesperowana! Moje! Udało się. Wszystkie elementy zubol są na swoim miejscu. A, wychodzę. Zrobiłam to. Patrz, jesteśmy filmowani. Hej ty, przyjdź, zrób zbliżenie. Tylko na mnie. O, moje wyjście. No dobra, jestem gotowy. Witaj, Jax. To będzie twoje wyzwanie. Jestem przygotowany. Co mam zrobić? Tylko patrz. Mamma mia, pizza, makaroni, Lamborghini. O, przepraszam, bellissimo rabbitino. Perfetto. Per favore, usiądź. Przyprawię to. Kolacja będzie bellissimo. Co? Przyprawię ziołami. O, che bella amore. Co się dzieje? A, mi scusi. Dałem się złapać chwili. No. Mniam, mniam. Co to? Główne danie z królika. Muszę się spieszyć. O, mi amore. Potrzebujemy sosu śmietanowego. Mi amore, nie masz mojego pozwolenia. Aha. Buongiorno. Buongiorno.
Rabbit, to Mio. Co się dzieje? Stój, zobacz, co mam. No, no, na litość boską. Bang! O, Mio, bambino. I więcej. Nie, nie. Spaghetti muerto. Niezła pizza. Pizza bella. O, ananasy. Jesteś taki okrutny. O, a co z tym? Doskonała kanapka. Moje serce zostało złamane od tych tortur. O tak, wygrałem. Auć, jak zawsze jestem boski. Ojej, co? Puk, puk, jest ktoś w domu? Hej, otwieraj! Nie dam rady się wydostać. A, puść mnie! Proszę, ojejku! Co to? Układasz imię? Pałkno! Słabo. Jesteśmy pewni? Nie. Dobrze, a teraz? Małwko? Chyba jednak nie. Ups. W takim razie... Kaufmo. Tak lepiej, nie? Auć, możesz z łaski swojej... O, ty też tu jesteś. Świetnie. Jesteś po mnie. Tak? Świetnie. Kim on jest? Królikowym królem. A, chwila, nie wierzę ci. To na pewno Jax. Nie znoszę kłamstw. Skoro lubicie transformację. Oto kolejna. O-o. Nie, nie i jeszcze raz nie. Jeszcze z tobą nie skończyłem. Zobacz, do czego się boisz. O nie, nie! Panie i panowie, bitwa stulecia zaraz się rozpocznie. Mamy mamę w prawym rogu. Hej, skarbie. Mama. A w lewym rogu jest tata. Hej, kochanie. Tatusiu. Walka rodziców trwa. Runda pierwsza. Proszę, nie. Jaki masz problem, ty niechluju? Jaki masz problem, maniaku kontroli? Przestańcie, proszę. Potrzebują tego. Miłosne bąbelki. O, kochanie. O, skarbie. Kocham cię. Ja was też. Gdzie oni się podzieli? To nie fair. Oto drzwi. Ragata, widziałaś moje bicepsy? O, po mnie. Dobra robota. Tak się cieszę. Drzwi? Tu jest wyjście. Stop, dokąd idziecie? Zapomnijcie o tym. Hej, ludzie, nie daliście im 20 tysięcy polubień. Co oznacza, że tu zostaną. Zajmę się tym. Hadzia! Ho, co się dzieje? To nowa przygoda dla wszystkich. Bitwa taneczna. No, kręćcie bioderkami. Co to znaczy? Ha? Ej, uważaj! Czy mamy to powtórzyć? Mam tego dosyć. Jaka jest szansa, że to wystarczy? Nie ma szans. Show musi trwać. A to nowe zadanie.
ulicy, utknęłam. Hej, za kogo ty się masz?